Czy Zachód nadal chce wygrać wojnę? Co oznacza wygranie wojny dla poszczególnych państw? Jak bardzo Europa jest podzielona? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym mogę ten program realizować. Pozdrawiam Was serdecznie, i kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Dziękuję również mecenasom. Jeśli państwo jesteście właścicielami albo zarządzacie firmami i chcecie, żeby wasza firma była patronem, mecenasem Układu Otwartego, to również serdecznie zapraszam. Oto mecenasi Układu Otwartego. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. MW, Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Piotr Buras, szef warszawskiego biura European Council on Foreign Relations. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczyłem e, sobie dzisiaj taką koszulkę specjalnie, którą kupiłem w Lwowie. Independence War Battle for the Future. Co nas znaczy dzisiaj, dla różnych, co te słowa znaczą dla, dla różnych graczy na zachodzie Europy? Oj, one znaczą bardzo wiele myślę. To znaczy, znaczy oczywiście bardzo dużo dla Ukraińców, ale to jest chyba najprostsza odpowiedź tak. na to pytanie, co znaczył dla Ukraińców. Ale jeśli już chodzi o zachód, o poszczególnych graczy, to pytanie o, to, o tę przyszłość tej wojny, o jej ostateczny cel, o, o to, co znaczy zwycięstwo, rzeczywiście nie jest, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I myślę, że jak tak zastanawiamy, powiedział pan na, na, na wstępie, zadał to pytanie, no, czy Zachód nadal chce zwycięstwa w tej wojnie, no to oczywiście trzeba się zastanowić, czy, czy Zachód chciał zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie, a przede wszystkim, co to zwycięstwo miałoby rzeczywiście oznaczać, bo ja myślę, że na poziomie Takiej retoryki politycznej, ale też pewnego takiego emocjonalnego zobowiązania po stronie Ukrainy, to mi się wydaje, że tutaj nie ma jakichś specjalnych różnic. Znaczy, wszyscy chcą, tak, chcą sukcesu Ukrainy, chcą zwycięstwa Ukrainy, może tak można to powiedzieć. Nawet jeżeli nie wszyscy to mówią, to jednak gdzieś chcą, żeby ta Ukraina sobie poradziła. Może, może tak to lepiej ująć. Ale, ale pytanie, co to ostatecznie oznacza, rzeczywiście jest pytaniem bardzo trudnym. Do Pojawiły się takie głosy, głównie pod adresem Niemiec, pojawiały się w tych kolejnych miesiącach ze strony takich ostrych krytyków, z którym pan czasem po polemizuje, mówiąc o tym, że tak naprawdę to dla Niemców to najlepiej było, gdyby nic się nie zmieniło, no bo mieli swoje interesy w Rosji, niby z nich rezygnują, ale jak tak się przyjrzeć, to niektórzy rezygnują, a niektórzy wcale dalej nie rezygnują. Jest tak naprawdę w interesie Niemiec. Mówi część to najbardziej krytyczna, jest to, żeby wszystko wróciło tak naprawdę do biznesu as usual. Czy pan nie uważa rzeczywiście, że jest część taka w Niemczech biznesu i w polityce, którzy tak naprawdę woleliby, żeby, żeby Rosja dalej jakby funkcjonowała, żebyśmy żeby mogli z nimi współpracować, a te wszystkie inne sprawy dotyczące wojny, praw człowieka i tak dalej są wcale nie są takie istotne? Czyli jeśli chodzi o, o, o same Niemcy, to wydaje mi się, że oczywiście y, na pewno część sił i politycznych, i biznesowych y, pewnie chciałaby tego, żeby y, było tak jak, jak pan powiedział, to znaczy, żeby wszystko wróciło do, do, do dawnych czasów, tylko że mało kto już to wierzy. To, znaczy, to, to, nie jest, to nie jest wiara, która byłaby jakaś dominująca i w Niemczech i, i która by nadawała ton niemieckiej polityce, to znaczy, jak spojrzeć na to. Co, robił, co robi duży biznes niemiecki, zwłaszcza te firmy zaangażowane w partnerstwo energetyczne z, z Rosją. No to do, dopiero parę dni temu, właśnie doku, dokładnie parę dni temu Wintershall, czyli naj, najważniejszy, właściwie najważniejsza firma, spółka córka Basfu, tego wielkiego koncernu chemicznego, która była takim w zasadzie symbolem tego sojuszu energetycznego niemiecko-rosyjskiego. Ona się wycofała całkowicie z Rosji, tracąc jeszcze miliardy euro na, na, na całym tym biznesie. Ta to, to była firma, która była zaangażowana w Nord Stream 2, która która była taką no, opoką po prostu, no, która zawsze była tym, to, to opoką tego lobby prorosyjskiego w Niemczech. Oni się wycofali inaczej. To też oni, oni korzystali potężnie oni ko z gazu. Oni, korzystali, oni mieli y, 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 zawsze w nie, to, to był ten biznesowo-polityczny taki splot w Niemczech, ale ten, y, który zakładał, no, że te firmy, te wielkie firmy y, chemiczne czy, czy energetyczne, właśnie jak Wintersal, y, y, miały bezpośredni dostęp do źródeł gazu, w tym wypadku na Syberii, które w zamian udostępniały Gazpromowi dostęp do europejskiego czy niemieckiego rynku. To, był ten, to, to była ta, ta, ta kluczowa więź. No i teraz ta, ta firma, która była tym. Ona się wycofała. No to jest, to jest jeden z wielu. <kłaniczny> y, 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 przykładów, ale takich chyba najważniejszych, znaczy, może wielu, ale kilku, ale istotnych, ale na pewno najważniejszy. Ale więc ja myślę, że, że, że to, to nie jest dla mnie przekonywające wyjaśnienie strategii niemieckiej, i, i, i oczywiście o Niemczech możemy też jeszcze porozmawiać. Natomiast mi się wydaje, że jeśli chodzi o to, o to pytanie, właśnie czy, czy Niemcy, czy, czy Amerykanie, czy kto chce zwycięstwa Ukrainy, i, albo nie chce, to jednak. Wydaje mi się, że, że, że tę rozmowę w zasadzie trzeba by zacząć od, od takiego od jednego kluczowego faktu. To znaczy, że to, to co, co łączy wszystkich graczy po stronie zachodniej, to jest przekonanie i dążenie do tego, że Zachód, NATO nie może stać się częścią tej, tej, tej wojny. To mhm. znaczy, my wykluczamy bezpośredni udział w tej wojnie. Ale to, to jest... myślę, że tak samo zgadzają się nawet polscy Jastrzębie. Tak. tak. To znaczy, że my wszyscy jesteśmy jednym wielkim stadem nie, Jastrzębi. No tak, ale, ale mimo to, to znaczy, tutaj mamy porozumienie, rzeczywiście tak. każdy się pod tym podpisze. Że, że I to w jakim sensie wyznacza jednak y, kierunek tej dyskusji o definiowaniu zwycięstwa. Mhm. Znaczy, bo jeżeli my mówimy, że my nie będziemy brać udziału w tej wojnie i robimy wszystko, żeby się nie, nie stać stroną tej, tej, tej wojny, no to nie możemy też. Jasno definiować, co ma być zwycięstwem w tej wojnie. Bo my, nie, bo my nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy gotowi zrobić wszystkiego, żeby ten założony cel osiągnąć. No, ale to zależy, go... kto nie jest gotowy, prawda? I, i, i yy, z jednym się nie zgadzam, dlaczego nie możemy definiować tego. No My wiemy dobrze. Czego oczekują Ukraińcy? No to jest proste. Powrotu do granic przed 2014 roku kropka. To tak? no plus pewne dodatkowe reparacje i tak dalej, ale to, to jest najważniejsze. Gdyby to, jakby, jakby to osiągnięto, to. No i to jest dla nas no jakby zrozumiałe w pełni, bo wszystko dalej, co z tego wynika, że chcemy, nie wiem, pokorzyć Putina, rozbić Rosję i tak dalej, no to to są rzeczy takie, których już nie da się nigdzie zapisać, prawda? Które mogą być skutkiem tego, tego celu. No i ten cel, wydaje mi się, że dla tych państw tego bloku, powiedzmy, od skandynawsko-bałtycko-europośrodkowego, tak, przepraszam, tak koślawo, koślawo to połączenie Stanów Zjednoczonych, no to, to jest jasne. Nie? No, ale dla to państw znaczy, Europy Zachodniej to już to znaczy, Zachodniej, tych, znaczy ja tej ja Europy, jest, to już... Znaczy ja ja mówiąc szczerze, nie jestem tak do końca pewny, hmm. czy to jest jasne. Y, bo oczywiście na, na gruncie y, no, definiowania tych celów, czy, czy y, retoryki, no to pewnie ten podział jest taki bardziej klarowny. I yy, natomiast no też nie jesteśmy w stanie, zwłaszcza Amerykanie nie są i oni w zasadzie Amerykanie nie deklarują tego, że celem tej wojny jest odbicie Krymu, albo celem tej wojny jest odbicie nawet yy, nie wiem, terenów zajętych przez Rosję w 2014 roku. Znaczy, Administracja Amery amerykańska też jest bardzo powściągliwa w definiowaniu tych, tego celu i, i tych kryteriów zwycięstwa z, z bardzo wielu powodów. Myślę, że no, głównym jest właśnie ten, że, że nie chce wiązać się jakimś jasno sformułowanym celem, wiedząc, że nie ma zamiaru tego celu do końca realizować. To znaczy, no, jeżeli, jeżeli załóżmy odbicie terytoriów Zdobytych przez Rosję, czy podbitych przez Rosję w 2014 roku, no wymagałoby jednak wejścia NATO czy, czy wojsk amerykańskich do boju, no to Amerykanie nie są do tego gotowi, nikt do tego nie jest gotowy. Więc A pytanie, czy na pewno to wymaga wejścia no. wojsk NATO do boju, bo wydaje się, że to wymaga, owszem, dostarczenia większej no tak, ilości ale... sprzętu, rakiet dalekiego zasięgu tego wszystkiego samolotów no, no, i tak dalej. Tak, znaczy, nie, ja się zgadzam. Znaczy, my A, tego nie wiemy oczywiście, czego ostatecznie będzie no. to wymagać, ale ma pan absolutnie rację. Znaczy, ja też to tak widzę, że bardzo możliwe, że za pomocą większych dostaw byłoby to, byłoby to realne i dzisiaj, no, jak rozmawiamy, jesteśmy w tym punkcie, gdzie rzeczywiście to jest, tego dotyczy m.in. ta dyskusja o pomocy wojskowej zakresie i zakresie itd. Natomiast... Faktem jest, że pewnych zestawów broni, właśnie te, o których, o których rozmawiamy, Amerykanie również nie dostarczają Ukrainie. To dziś. Ja. Dziś. Bo um, rozmawiamy, e, e, rozmawiamy we, w, w poniedziałek, e, e, w, co się stanie nawet za tydzień, dwa. Tak? Już w tej chwili do, już zadeklarowali, tak. że dostarczą rakiety, które mają zasięg 150 km. Tak. Co do tej pory było, było niemożliwe. Wydaje się, że to jest prowadzona taka gra i trochę i wobec Rosji, i wobec w, 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 własnego elektoratu, czy jakby własnych odbiorców rozmaitych, em, rozmaitych grup wewnątrz Stanów Zjednoczonych czy, 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 czy partnerów europejskich. No, trudno jest od razu było powiedzieć, aczkolwiek to brzmi okrutnie. Trudno było powiedzieć: dostarczymy wszystko, chociaż można było powiedzieć: tak, będziemy dostarczać, tylko musimy wyrobić to małymi kroczkami. No tak, znaczy to, to, to jest rzeczywiście, nazywają to taką metodą kropelkową, że, tak. że czy, czy krok po kroku y, zwiększa się zakres tej pomocy wojskowej, y, zmienia się też jej charakter, to znaczy to jest coraz bardziej zamasowana broń. Teraz jeszcze jakiś czas temu nie, czołgów nie było, teraz za chwilę mają być. Y, wozy bojowe w zachodniej produkcji miało ich nie być, a jednak są. Więc rzeczywiście cały czas jest ten postęp, i, i, i nie wiemy, dokąd to zaprowadzi. No ale za tym stoi, za, za taką, a nie inną strategią, no, stoi drugi taki kluczowy czynnik, y, czy, czy ta druga czerwona linia całego znowu Zachodu y, w moim przekonaniu, y, mianowicie no, jednak traktowanie tego scenariusza nuklearnego jako. No nie całkiem wykluczonego. To znaczy, no, że, że nie chce się pro, prowokować Rosji, mówiąc zupełnie w, wprost, do, do działań, które by w bezpośredni sposób mogły albo zagrozić Zachodowi, może nie tylko w sposób nuklearny, ale przez nie wiem, niszczenie infrastruktury krytycznej, jakieś zamachy, jakieś cyberataki itd które oczywiście mogą nastąpić i nawet następują bez tej prowokacji, ale to jest to kalibrowanie tej pomocy tak, żeby jak najbardziej zabezpieczyć się przed taką niespodziewaną. Eskalacją tej wojny, i to znowu no, to jest to wytłumaczenie, które, które chyba można mieć też dla strategii amerykańskiej. No, zwłaszcza, to oczywiście to myślenie, mówiliśmy o Niemczech, ono jest bardzo silne w Niemczech, żeby nie prowokować, nie eskalować bardzo ostrożnie. No Scholz jest uosobieniem tego, tego podejścia. Tylko, że myślę, że, że na przykład Niemcy i Amerykanie mają trochę gdzie indziej ustawioną granicę tego co jest już tą przekroczeniem tej, tej, tej linii, za którą scenariusz eskalacyjny staje się bardzo prawdopodobny, ale, ale sama filozofia myślenia jest w gruncie rzeczy podobna. To znaczy, no musimy ostrożnie. Dla Niemców ostrożnie to już jest, czołgi to już jest... 14 czołgów. Tak, to już jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast Amerykanów, Amerykanie już od, od, od września sygnalizowali, że właściwie nie widzą w tym wielkiego, wielkiego problemu. Więc ale, ale myślę, że, że to jest to jest ten drugi, drugi powód, dla którego y, tak trudno też jest trochę definiować to, y, to zwycięstwo, bo, bo pewnie ten za, z, zakres i, i ta definicja, i, i zakres pomocy, one się zmieniają w zależności od tego, jak zmienia też się sytuacja na froncie. Nie ma Pan poczucia, że to jest. Taki czas, który pokazuje brak takiej dojrzałości politycznej, brak realnego przywództwa, brak odwagi. I mówię tu niestety o zachodnich elitach, to no bo każdy ten, każdy dzień takiego wahania kosztuje dziesiątki tysięcy istnień ludzkich, które giną każdego dnia. Również kosztuje bardzo wiele milionów euro. Bo wszyscy odczuwamy, i również państwa zachodnie odczuwają skutki tego. Czy to jest strasznie, tak uczciwie mówiąc, to jest strasznie <grym> trudne pytanie. To znaczy, dlatego że ja. Yy, na, na, na pewno jest to straszne, że, że yy, chciałoby się, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej, i w zasadzie są też te yy, no, bardzo poważne analizy, które mówią, że właściwie dzisiaj, gdyby dostarczyć właśnie maksymalnie dużo broni Ukrainie, no to można by być może tę wojnę zakończyć dużo szybciej. To znaczy, że gdyby dzisiaj Ukraińcy dostali to, o co proszą, to może udałoby im się nie tyle nawet może odbić od razu Krym, ale przeprowadzić skuteczną ofensywę na południu, odciąć dostawy do wojsk rosyjskich z Krymu. Potem przerzucić się na Donbas i, i ustawić się, jakby w, 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 pozycji, w pozycji siły wobec, wobec Putina. I zmusić go być może do, do negocjacji na warunkach ukraińskich, a nie na warunkach rosyjskich. Ale w gruncie rzeczy, jak spojrzeć na tę strategię Zachodu, to ona. Ja mówiłem o tym, z czym się trochę pan nie zgodził, ale że, że, że nie ma tej jasnej definicji znaczy, zwycięstwa. Bo, bo, ale bo wydaje mi się, że, że Zachód, pro, ale również ja ten, ten, ten Zachód obejmuje moim zdaniem w dużej mierze również Polskę. To znaczy, że, że my nie jesteśmy aż tak inni. To znaczy, że, że właściwie, jeżeli dobrze się zastanowić, to my to, to wszyscy zmierzamy do tego, żeby dos, dostarczyć jak najwięcej broni. To jak najwięcej jest definiowane przez to, jak, jakiego rodzaju dostawy mogą ewentualnie eskalować wojnę do poziomu nuklearnego, i tutaj opinie są różne, prawda? Więc to jak najwięcej dla Niemców jest czym innym niż dla Polaków czy dla Amerykanów. Ale jednak wszyscy mówią, no dobra, trzeba dostarczyć broni, wspierać tak, żeby Ukraina mogła się obronić, żeby mogła pozostać niezależnym państwem i żeby Mogła doprowadzić do sytuacji, że będą, dojdzie do jakiegoś punktu, w którym dojdzie do, do rokowań pokojowych, w których Ukraina będzie mogła negocjować z jak najlepszej pozycji. A czy wtedy linia frontu będzie tam, gdzie przebiega 24 lutego, czy w 2014 roku, czy, czy z Krymem, czy bez? To jest gdzieś zostawione trochę w, w takim mgle, że do końca nie wiadomo, bo sami nie wiemy, jak, jak, to, jak to będzie. Tak, ja rozumiem, że I, nam i, polityczne, czyli liderzy polityczni Polski i wielu innych krajów, jakby im jest niezręcznie mówić prosto, co będzie tym zwycięstwem. Natomiast publicznie, natomiast niepublicznie, czy za zamkniętymi drzwiami, no to jest to dosyć proste. Tak? Znaczy, pokonanie Rosji w naszym interesie i my w naszym Polski, ale też w naszym przekonaniu, to jest również w interesie Zachodu i Stanów Zjednoczonych, na no całego, całego zachodniego świata, jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której Rosja jest tak upokorzona, że przez najbliższe kilkanaście lat nie zacznie następnej wojny. Bo z, naszego, z naszej perspektywy tak. to to jest, jest ta gra. Tak, znaczy ja <laughs> myślę, że tutaj, tu rzeczywiście są pewne różnice. To znaczy hmm? ja myślę, że, że nie wiem, Niemcom, Francuzom, myślę, że również Amerykanom, w gruncie rzeczy nie chodzi o to, żeby upokorzyć Rosję. To znaczy, oni nawet to często mówią. Znaczy, o tym używają tego... Mówią, taki, mówią ale, taki... myślę, że my, ale myślę, że Amerykanie mówią, ale no zresztą... myślą inaczej, bo dla nich jest to drugi strategiczny A, znaczy... przeciwnik. Tak, ja myślę, że dla Amerykanów Rosja jest takim przeciwnikiem mało strategicznym. Znaczy, ona jest. Ale. Zwymieniają jest no go jako drugie, ta, ta, drugie ta, 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 zagrożenie. Ta, ale dla jednak dużo, dużo niżej niż, niż ten pierwszy. Natomiast nie, ale, ale to, co, co jest, wydaje mi się, istotne, to to, że my. Rzeczywiście tu są pewne różnice. To znaczy, że na przykład w Niemczech jest duża obawa przed tym, że Rosja. Upokorzona czy Rosja m, m, kompletnie rozłożona na łopatki, yy, może być jeszcze bardziej niebezpieczna do pewnego stopnia niż, niż obecna Rosja. To znaczy, no, że, że to jest kompletnie Rosja za jakąkolwiek kontrolą i yy, 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 kompletna destabilizacja. Natomiast, czy to myślenie wpływa zasadniczo na skalę pomocy, czy w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Dla, dla przebiegu wydarzeń, to ja wątpię. To znaczy Niemcy... No... No, czy dostarczą 14 czołgów, czy dostarczą 50 czołgów, to nie zmieni sytuacji na polu bitwy. To znaczy, to, to, to jest jakiś wkład, ale to nie, to nie jest to niedecidujące, dlatego Niemcy też nie mają i nie będą miały, myślę, jakiegoś większego wpływu na to, jak będą wyglądać negocjacje pokojowe, czy jak będą po prostu nie są tutaj jakimś trochę się same kluczowym wypisały kluczowym graczem. graczem. Tak, znaczy myślę, że, 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 że to, no, to, jest, to jest wszystko, w gruncie rzeczy dzisiaj to widać, że to jest wszystko będzie decydowane przez, przez Amerykanów i to ich wsparcie wojskowe jest absolutnie decydujące. A nie, nie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że, że, ten, że te scenariusze pokonania Rosji no, no są też bardzo różne. To znaczy, no bo też pytanie, co to znaczy pokonanie Rosji? Czy, czy porażka Rosji to jest nieosiągnięcie celów, które sobie Putin założył w Ukrainie, czy porażką jest Obalenie systemu Putina czy Polaszku jest, nie wiem, kompletna rozczłonkowanie Federacji Rosyjskiej. Znaczy, to są, to są y też różne, różne scenariusze, ale, ale wydaje mi się, że jednak, mówiąc zupełnie szczerze, skąd tak trochę na Ziemię, to to są dzisiaj jednak scenariusze księżycowe. Tak. Znaczy, to są dzisiaj scenariusze księżycowe? Znaczy Oczywiście. dzisiaj raczej rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby Ukraina. No, tej wojny nie przegrała. Dzisiaj, yy, zwłaszcza tak. w momencie, w którym rozmawiam, tak. bo rozmawiamy jeszcze chwilę przed spodziewaną dużą ofensywą e, rosyjską, która też nie wiemy kompletnie, jak się potoczy, czy, czy może być dużo bardziej groźna niż ta ofensywa sprzed roku, czy owszem, ona będzie większa, ale też Ukraińcy są dużo lepiej przygotowani, bo też słyszałem takie analizy, które rozmawiałem z ekspertami, którzy mówili, że nawet bez tej bez tego sprzętu, który jeszcze nie dojechał, Ukraina jest w stanie zatrzymać tę, tę ofensywę, która będzie zapewne dużo większa, dużo bardziej brutalna, lepiej przygotowana. Ale ciągle jest w stanie zrobić. Nawet nie wiemy tego. Tak? Trudno, to, trudno to do końca przewidzieć. Ale czy <coughs> Pańskim zdaniem ten podział, który zresztą zarysowali, no, wielu zarysowali, między innymi autorzy związani z Pana instytucją, Mark Leonard i Iwan Krastew. Którzy m, powiedzieli, napisali o Partii Pokoju i Partii mm -hmm. Sprawiedliwości. tak Dosyć obrazowo, trafnie, obra to, obrazowo to. oddając y, y, ten stan. Czyli obie są partiami dobrymi, tak? no bo ci chcą pokoju, a ci chcą Sprawiedliwości, czy coś więcej. Tak? No, mówiąc, super, my jesteśmy w tej Partii Sprawiedliwości i te państwa m, bałtyckie, skandalowie Stany Zjednoczone, czyli ci, którzy chcą doprowadzić do przywrócenia porządku sprzed, sprzed wojny. I po drugiej stronie są ci, którzy chcą zrobić wszystko, żeby po prostu już nie było wojny. Co w naszym przekonaniu, znaczy w naszym, nie wiem, w dużej części opinii tej części świata, tej, czy tej części Europy, doprowadzenie do zbyt szybkiego pokoju nie jest korzystne, no bo, to będzie bardzo, znaczy, bo to będzie krótkotrwałe, tak? bo po tym pokoju przyjdzie kolejna, kolejna faza wojny. Czy ten, ten, czy ten podział, Pana zdaniem, on będzie trwał dalej po wojnie, i czy jakby Europa się dzieli w nowy sposób teraz? Mm. Czy ona będzie wyglądała, na pewno będzie wyglądała inaczej, no bo z każdego roku wygląda trochę inaczej, tak? Ale jakby czy, ten, czy, ten, czy ta wojna zmieni Europę i układ sił w Europie polityczny? Poważnie. To znaczy może zaczynając od tego, od tego podziału. Znaczy, rzeczywiście to jest te, ta partia Pokoju pracy Sprawliwości, to są pojęcia, które wprowadzili koledzy czy szefowie nawet moi, z mojego instytutu, ale ja mówiąc szczerze, nie do końca jestem przekonany, że, że, to jest, że to tak dokładnie odpowiada rzeczywistości. Oni pisali tę analizę na podstawie badań opinii publicznej w, zrobionych na wiosnę zeszłego roku, czyli niedługo po, mhm. po agresji rosyjskiej. I już wtedy, moim zdaniem, ten podział zbyt taki ostry. Te same badania były bardzo ciekawe, natomiast ta klasyfikacja, że, że tu mamy z jednej strony tych, którzy chcą wyłącznie pokoju, a tych, którzy chcą wyłącznie sprawiedliwości, na nie do końca, moim zdaniem, z powodów, o których właściwie przed chwilą rozmawialiśmy, że, że, że ta definicja zwycięstwa jest bardzo i, i definicja i pokoju, i sprawiedliwości jest nieco rozmyta, moim zdaniem, znaczy, że nie, nie jest taka jasna. Ale więc to mnie nie do końca przekonuje. Natomiast ja myślę, że w tej chwili to jest trochę mamy inną sytuację. To znaczy ja, ja myślę, że jest przekonanie również na zachodzie, że, że nawet jeżeli ktoś by chciał nakłonić Ukraińców do pokoju za wszelką cenę, jeżeli tak to ujmiemy, to to się nie uda. Znaczy po prostu, że to i że tego w związku z tym, to jest trochę bezcelowe. Znaczy nie, nie, ma, nie ma sensu tego robić. Jest też, no jednak ta wojna pokazała też i determinację Rosji, znaczy o, i determinację Ukrainy, obu stron. Coś, czego na przykład na wiosnę zeszłego roku to jeszcze nie było takie jasne. Wtedy, ja myślę, zwłaszcza w, w Niemczech, czy, czy we Francji, panowało przekonanie, że pewnie ta wojna jednak będzie dosyć krótka. Mhm. Że, że, że Rosja, zwłaszcza na, na samym początku, nie wierzono w, w, w sukces Ukraińców, i, i, i to po, po, myślę, że w Polsce mieliśmy wcześniej takie poczucie, że, że Ukraińcy będą w stanie stawić czoła Rosjanom, a myślę, że w Europie Zachodniej potrzebowało dużo więcej czasu, żeby to zrozumieć i, i dostrzec. Dzisiaj to jest myślę, dostrzegane. I, i, i widać no, w tej chwili ta, ta z oporami, ale głównie jednak wywołanymi. Moim zdaniem autentyczną obawą przed eskalacją tego konfliktu, ta jednak pomoc się zwiększa. No nie w stopniu, który by Ukraińcy uważali za adekwatny i być może my również, ale jednak ona jest większa. To znaczy, trudno mówić w tej chwili o tym, żeby Zachód parł do, do, do pokoju za wszelką cenę. Znaczy, to że... prawda. Bo rzeczywiście, znaczy, można spać z jednej strony i powiedzieć, że Zachód nigdy nie był tak zjednoczony, prawda? Bo wszyscy się prawie wszyscy się do, dokładają. No jedni tam dokładają więcej, drudzy mniej, jedni są bardziej zdeterminowani, inni mniej. Ale z drugiej strony, jednak, jak ja słyszę o tym podziale, to mi się wydaje, że, znaczy, że to, o tym opisie rzeczywistości, Partia Pokoju, oczywiście, że to jest mm -hmm. bardzo z grubymi nićmi pisane, ale. E, ale ono daje w pewien sposób rzeczywistość i podejście. Tak? Znaczy, jest, jest dalej w moim przekonaniu. Większość zachodu, tego starego zachodu, wolałaby, żeby ta wojna się zakończyła jak najszybciej, no bo oni dobrze wie. I to jest zrozumiałe. Ja nie potępiam znaczy może nie jestem szczęśliwy z tego powodu i nie bardzo cenię tych polityków dzisiaj, ale rozumiem. Ponieważ im to nie grozi. No wiadomo, my się obawiamy, jak była Gruzja, Ukraina, że będzie prawda, Polska, czy tam najpierw Bałty, to kraje bałtyckie, my to czujemy i wiemy. Nawet jak oni nam przyznają racji, my, my też to rozumiemy, to no, no, my jesteśmy Francją, my jesteśmy Hiszpanią, my jesteśmy Niemcami, to do nas to nie dojdzie. I mają rację oczywiście. Nie, znaczy tu jest... Tylko, znaczy, że kłopoty będą znaczy, ich znaczy, dotyczyć. Tu jest, tu jest jedna, jedna, jedna zasadnicza różnica, wydaje mi się, między naszym regionem, a Europą Zachodnią, która polega na tym, że my w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym w jakiejś perspektywie nawet czołgi rosyjskie wchodzą do naszego regionu. Znaczy, mówiąc bardzo brutalnie. To znaczy, że jeżeli Ukraina sobie nie poradzi, no to jakaś forma... Konwencjonalnego, w gruncie rzeczy, konfliktu zbrojnego w perspektywie, nie wiem, nawet kilkudziesięciu lat nie kilkunastu gdzieś jest w ogóle w zasięgu naszej wyobraźni. W przypadku Europy Zachodniej jest to bardzo trudne do wyobrażenia, z przyczyną, w której, w Bo po drodze jest Polska. Po drodze jest Polska i <grym> bardzo jakby. To jest to gdzieś w, Ja mówię zwłaszcza o, o społeczeństwach, mhm. o tym, jak, jak, jak ludzie myślą, no, czy, gdyby zapytać nie wiem, Niemca, czy może sobie wyobrazić, że nie wiem, Rosjanie wjadą do, do Berlina, no to raczej powie, że nie, ale to, co sobie bardzo dobrze potrafi wyobrazić, to jest to, że spadnie bomba jądrowa na, na Berlin. To znaczy, to jest. Ja nie mówię, że to jest scenariusz y, y, realny, czy on jest jakoś bardzo. Taki, który, który ja bym uznał za dzisiaj najbardziej prawdopodobny, moim zdaniem jest bardzo mało prawdopodobny, czy prawie w ogóle nieprawdopodobny w obecnej sytuacji. Natomiast te lęki są realne. znaczy One rzeczywiście są, one się odwołują też do pewnych doświadczeń jeszcze z czasów zimnej wojny, z. Zwłaszcza w Niemczech, z, z tej dyskusji w latach 80. o rozmieszczeniu rakiet średniego zasięgu z ładunkiem nuklearnym w Niemczech, gdzie była bardzo duża, wielkie protesty przeciwko temu, właśnie w strachu przed wojną nuklearną, że to Niemcy staną się teatrem tego starcia. I, i Więc sytuacja jest taka, że, że dla Europy Zachodniej tym, co jest najbardziej dojmujące, to jest scenariusz eskalacji nuklearnej tego konfliktu, który dzisiaj się rozgrywa w Ukrainie. Bo, bo taka eskalacja nuklearna może Europie Zachodniej najbardziej zagrozić. To, co jest dla nas naj, naj, najbardziej no, przerażające, to jest sytuacja, w której Ukraina mogłaby przegrać tę wojnę i, i, i czołgi rosyjskie znalazłyby się na naszej granicy. Znaczy, i w tym sensie to jest rzeczywiście, to są, to są dwa dwa różne spojrzenia i teraz jest I które one takie są które takie są i które są jakby no one trudno one oba, oba mają bardzo są no, moim zdaniem mocno zakorzenione w rzeczywistości i, i jakby no, wynikają z jakichś. Przesłanych... Czy w przekonaniach, może nie w rzeczywistości, bo sam pan. No tak, że znaczy, to, a oczywiście. No tak, na tylko, jest że, no tak, tylko, że, tylko z, z drugiej strony, mamy, znaczy, ta, ten scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny, tylko ten scenariusz, którego powiedzmy, nie wiem, Niemcy, ale w jakimś innym trochę sposób Amerykanie się obawiają. No to jest taki, że na przykład dochodzi do. Yy, eskalacji w jeszcze większej tego, tego obecnego konfliktu zbrojnego, dochodzi do użycia, nie wiem, broni jądrowej i to, to staje się pierwszą kostką domina, okay. które potem wymaga jednak interwencji NATO, które wymaga działań, o których w Jasne. ogóle dzisiaj nie, nie myśli. Więc to jest jakby... ja no tylko... tak, Ale to się potwierdza, Ta. ale w potwierdza Pan to, że jakby ten podział jest. Czy nazwiemy go Partia Pokoju i Sprawiedliwości, czy jakkolwiek no inaczej, Pewnie, pewnie by mnie, znaczy, bo jeżeli mówiłem Partia Pokoju i Sprawiedliwości, to on to trochę sugeruje, że, że w, dzisiaj, w dzisiejszych warunkach, te kraje po prostu czynnie dążą do tego, mm -hmm. żeby, nie wiem, zawrzeć pokój za wszelką cenę. Ja okay. tego tak nie, nie widzę. Ja widzę po prostu inną perspektywę spojrzenia na ten, na, ten, na, ten, na ten konflikt. Ale to prowadzi mnie do powrotu, do pytania, które zadałem, a do którego właściwie nie zaczęliśmy odpowiadać, bo, bo poszliśmy gdzie indziej. Czy ten podział może się pogłębić? I może na nowo zacząć rysować Europę na nowo. Za rok, dwa, trzy, kiedy ta wojna się skończy, no bo ona się skończy, tak? Kiedyś się skończy. Ja myślę, że może. Ja myślę, że może, chociaż to jest oczywiście, to w żaden sposób nie jest przesądzone, ale to oczywiście w dużej mierze zależy też od tego, jak ta wojna się skończy. Ja myślę, że, że dzisiaj no, takim scenariuszem, który, mówiąc szczerze, mi sobie najłatwiej wyobrazić, to jest taki scenariusz, o którym niektórzy mówią jako scenariuszu koreańskim. Niestety. To znaczy taki scenariusz, gdzie w pewnym momencie gdzieś linia tego konfliktu zbrojnego się stabilizuje na jakimś, jakimś punkcie, na jakiejś linii. I to nie do końca pewnie odpowiada oczekiwaniom obu stron, ani żadnej z tych stron. Ale jednak obie strony tracą z różnych powodów chęć do dalszej walki. I, i to staje się w gruncie rzeczy taką trwałą Nieuznaną przez nikogo, na pewno nie przez Rosję i przez Ukrainę, ale faktyczną granicą między tymi dwoma państwami, ale w gruncie rzeczy... Idąc dalej za tym, to e, 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 oczywiście zależy, gdzie ta kreska będzie, tak? bo jak ona się tam przesunie w stosunku do pierwotnych granic o 5 kilometrów, to pewnie nie, nie byłoby wielkiej tragedii, e, ale pomijając to, gdzie ona będzie, no to skutkiem tego jest to, że mamy po jednej stronie Jakiś oszalały, totalitarny reżim i tak. biedne, koszmarne państwo. A po drugiej stronie kwitnącą gospodarkę, nieprawdopodobnie się rozwijającą jedną z kół zamachowych świata tak naprawdę. Bo Miejmy nadzieję. To znaczy, to oczywiście zależy też od nas, czy, mhm. czy, czy ona taką by była, ale, ale, ale wydaje mi się, że zaczęliśmy rozmawiać o tym podziale, który tak. może, może... i to chciałbym tak naprawdę o Europie tym, mhm. i, i, o tym i, i, I o tym, kiedy on może się ujawnić. I, w, i moim zdaniem to jest scenariusz, gdzie, gdzie ja mam... No, takie otwarte pytanie, jak w ogóle my się w takiej sytuacji hmm. zachowamy? No, bo czego, to, czego by to wymagało? To wymagałoby uznania, że mamy jakiś kompletnie inny system bezpieczeństwa w Europie, gdzie Ukraina jest jego, wschodnia granica Ukrainy jest jego y, faktyczną granicą i takim no, murem w gruncie rzeczy, który musi być permanentnie broniony. To znaczy, który, no, bo mamy, tak jak pan powiedział, mamy po drugiej stronie państwo totalitarne, zakładając, że no właśnie reżim Putina jednak nie upadnie, że się jak utrzyma. Jak upadnie Putina, to będzie inny. Oczywiście teraz no, wykraczamy trochę gdzieś no. w, w jakąś przyszłość, o której kompletnie nie wiemy, jak będzie się kształtować, ale, ale jednak takie spekulacje no, mają, wydaje mi się, pewne Pewną wartość, no bo musimy sobie wyobrazić, właśnie, yy, dokąd, dokąd tak naprawdę zmierzamy. I teraz, teraz pytanie, ta czy granica, Zachód przecież, będzie. Tak, ale ta granica, moim zdaniem, gdziekolwiek ona będzie, czy ona będzie tak, jakbyśmy marzyli, yy, moim zdaniem realistycznie marzyli, yy, tam, gdzie były granice Ukrainy w 2014 roku, czy, czy, czy gdzie indziej, to ja nie mam wątpliwości co do tego, że to będzie forteca. Znaczy, że Ukraińcy jakby jasno o tym mówią, że chcą budować, Twierdzę Ukrainę, tak na wzór twierdzę Izrael, nasz rząd, a opozycja wcale, myślę, że znaczy, oczywiście, że nie może z powodów rytualnych, nie może powiedzieć, że to jest dobre, no bo wiadomo, ale może wspierać, czy tam kupi, mamy kupić 500 Hajmarsów, czy 100, czy 200. Ale wiadomo, że mamy kupić dużo, że ta armia musi być duża, silna i to jest właśnie niekontro, niekontrowersyjne. Ja jestem przekonany, że jak nastąpi zmiana władzy w Polsce, kiedykolwiek nastąpi, ktokolwiek nie obejmie tej władzy, to się niewiele zmieni. Będą kosmetyczne różnice, ale tak naprawdę następna władza tak samo będzie budować silną armię, będzie inwestować i będziemy bardzo dużo wydawać pieniędzy na armię, bo z tych sam. Z tych samych powodów co Ukraina. A to z kolei no, doprowadzi do tego, że waga tej części Europy dalej będzie rosnąć. Prawda? Turcja jest silnym państwem, między innymi dlatego, że ma potężną, e, potężną armię. Mimo, że ma wiele wad, e, to ciągle w świat zachodni się z nią liczy. Tak, znaczy ja, ja, to, to na pewno. Jest pytanie jak, y, to znaczy ja, ja nie jestem pewien, czy Ukraina jest w stanie być fortecą y, sama z siebie. To znaczy myślę, że będzie to, znaczy jestem pewien nawet, tak. że nie jest sama z nie. Y, i nie będzie przez wiele lat, znaczy będzie wymagało to właśnie ogromnego wsparcia Zachodu. Y, myślę, że w sensie militarnym również Stanów Zjednoczonych, Izrael też... Nie stał się fortecą y, własnymi siłami. Korea Południowa również nie. Więc y, no, są y, y, przykłady, gdzie widać, jak, no, co jest potrzebne do tego, żeby, żeby można było taką granicę y, obronić i, i stawić czoła no, jakiejś y, bądź jeszcze potędze, która jest po drugiej stronie. I ja myślę, że, że tu, to jest to pytanie, jak to się będzie kształtować. Znaczy, mhm. czy my będziemy. Chcieli też, i yy, czy będziemy w stanie wciągnąć partnerów zachodnich do, do takiego wysiłku, yy, budowy w gruncie rzeczy nowego systemu bezpieczeństwa, którego Ukraina będzie absolutnym filarem yy, i który będzie budowany właśnie no, wyraźnie przeciwko Rosji yy, czy, czy przed Rosją. Dzisiaj na, na gruncie retorycznym znowu mamy co do tego zgodę. To znaczy nawet jest bardzo ciekawe ostatnie dokumenty programowe SPD niemieckiej mówią o budowaniu systemu bezpieczeństwa europejskiego przed Rosją. Co jest, znając jakby tak. dyskurs niemiecki, gdzie, gdzie zwłaszcza w socjaldemokracji no, mantra mówienia o budowie systemu bezpieczeństwa europejskiego z Rosją, albo o tym, że nie może go budować bez Rosji. No to jest tradycja ostatnich kilkudziesięciu lat. Dzisiaj jakby tego, tego nie ma, no ale te, tylko za tym muszą i pójść jeszcze konkretne kroki. I to jest pytanie, do czego my będziemy wszyscy zdolni. Ja myślę, że, że na pewno Europa Środkowo-Wschodnia, myślę, że przede wszystkim Polska, pewnie kraje bałtyckie, bardziej niż inne będą, Rumunia, będą tutaj w, w szpicy, że tak powiem, tych działań. Ale, ale też nie wiem, na ile... Tylko siła militarna będzie się przekładać na, na, naszą, na nasze znaczenie w Europie. Znaczy, myślę, że to nie jest jedyne, nie będzie oczywiście, jedynym że... czy, czynnikiem. To znaczy, że pod względem militarnym na pewno no, widać to, że, 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 że idziemy mocno w takim kierunku, ale, ale oczywiście no, to jeszcze jak będę się układać ten, ta, ta równowaga sił w Europie, to, to będzie zależało też od czynników. Czy oczywiście, ale. Ja mam takie wrażenie, nie ja mam jakichś tam wizji przesadnie imperialnych, e, które się pojawiają teraz, takie, takie marzenia też zrozumiałe, e, ale jednak mam takie poczucie, że znaczy dzisiaj Polska jest kompletnie gdzie indziej niż 15 lat temu. I nie chodzi mi o to, że ktoś rządzi inny, rządził mm. teraz, czy. O, pomijam sprawy partyjne, staram się od tego uciekać, nie? ale po prostu gospodarczo ważymy. Dużo, dużo więcej niż ważyliśmy. Jesteśmy dużo, dużo większym partnerem dla Niemiec niż byliśmy. Tak? I to właśnie się zwiększa. Ktokolwiek nie rządzi, tak? miał każdego roku, nawet w ten ostatni rok, to jest dalej jakby pogłębienie naszej współpracy i tym samym współzależności. Tak? I jeśli do tego dołożymy, znaczy. I, to do tej pory, jakby, ta waga polityczna, ta waga gospodarcza nie przekładała się na polityczną, ze względu na rozmaite konflikty, które e, obecna ekipa rządowa ma, czy z Berlinem, czy, czy z Brukselą, czy z innymi państwami. Ale te konflikty polityczne, jakby, jeśli nie ma fundamentalnych różnic, a w moim przypadku nie ma fundamentalnych różnic, one są już na ta poziomie emocji ideologii, i, i ideologii, one gdzieś tam w pewnym momencie przeminą, roz, rozmyją się albo zmieni, zmieni się władza. E, jak, jeśli jakby ta waga gospodarcza przełoży się również na politykę. Jak się do tego dokłada silną armię i zmianę układu geopolitycznego, no to, to tak na logikę wydawałoby się, że ten układ sił w Europie nie o to, żeby się Unia ma rozpaść, tak? Czy mm -hmm. ten, ale jakby że, że, on się, że te wagi się zmienią. Nie, ja myślę, że, że my mamy na pewno ogromny potencjał mhm. i z powodów, o których Pan mówił, to znaczy gospodarczych i teraz do, do tego doszedł potencjał militarny i potencjał no, też polityczny związany z, z tym kryzysem, znaczy kryzysem wojną i, i rolą Polski. Natomiast ja myślę, że, że, że to jeszcze nie wystarcza. To znaczy, że, że do tego potrzeba jeszcze więcej, niż w tej chwili mamy. To znaczy, żeby ten potencjał wykorzystać. To znaczy, potrzeba pomysłów, to znaczy inicjatyw, i to nie tylko jakkolwiek wojna w tej chwili jest ważna i jest dla nas no, kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa w ogóle kraju i przyszłości. To jest oczywiste, że to konsumuje większość energii politycznej, ale, ale wpływ w Europie będzie budowany tylko wtedy, kiedy będziemy mieć też inicjatywy i pomysły i, i stanowiska w wielu innych sprawach. To znaczy, że nie, nie możemy się ograniczać wyłącznie do. No bo wojna się, miejmy nadzieję, prędzej czy później skończy i i, t, i ten, y, to takie naturalne przesunięcie się, że tak powiem, punktu ciężkości Unii Europejskiej na wschód, no, całkowicie nie ustąpi, no bo jak powiedziałem, zakładam, że, że ten kierunek będzie z powodu bezpieczeństwa nadal bardzo ważny, ale, ale nie będzie jedynym. Y, i, ale też potrzeba będzie jednak no, odbudowy jakichś relacji z tymi krajami z Europy bez Zachodniej. Uznań. To znaczy, bo bez tego <laughs> jest bardzo trudno po prostu. Znaczy, Wydaje mi się, że to jest dosyć oczywiste, że, że jednak Niemcy i Francja pozostaną po prostu tym trzonem Unii, którego się nie obejdzie. Czy byśmy chcieli, czy nie, i, i, i tutaj my będziemy musieli znaleźć jakiś sprytny sposób na. Na o, lepsze oddziaływanie na ich politykę niż do tej pory. Nie, to ja w pełni się w pełni się zgadzam. Bo pytanie jest takie, czy Polska ma szansę dołączyć do tego grona państw, które mają realny wpływ? Mnie się wydaje, że mamy do tego potencjał. Już w tej chwili to tak naprawdę zależy od zdolności politycznych i od woli politycznej: od tego, czy albo następna władza zmieni politykę, co zmieni, albo jeśli nie nastąpi zmiana, to czy ta ekipa. Prze, e, e, przemyśli na nowo europejską politykę? Ja myślę, że, że jeśli chodzi o ewentualną zmianę rządów w, 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 w Polsce, to jest trochę tak, że są wielkie nadzieje w Europie. Znaczy no, w Europie Zachodniej, że to będzie jakaś wielka, no po prostu Polska wróci automatycznie niejako tak. do mainstreamu, że, że wróci to, co było kiedyś. Jakkolwiek to jest zdefiniowane, w zasadzie w ogóle nie jest zdefiniowane, ale że to się wszystko zmieni. Ja, ja mam bardzo, znaczy to jest moim zdaniem przestroga dla, dla obecnej opozycji, ponieważ mam wrażenie, że są dwa bardzo poważne ryzyka. Jedno ryzyko jest takie, że dzisiaj mamy taką sytuację na przykład w Niemczech, że jakkolwiek no, mamy i, i, i opozycja, i rząd dzisiaj są bardzo krytyczne wobec Niemiec z oczywistych powodów, ale jest dzisiaj w Niemczech pewna refleksja, na temat polityki wschodniej i stosunku do Europy Wschodniej, i, i dużo większa otwartość na, na y, jakąś współpracę i zmianę natury tych relacji w, w, w przyszłości. To jest jakieś okienko możliwości, które mamy. Ale po stronie niemieckiej na przykład jest ryzyko takie, że jak u nas się zmieni władza, to Niemcy dojdą do wniosku: A, to już jest wszystko dobrze. To jest pozamiatane. I, a, różnice, a, przecież a różnice interesów a, a, a dalej pozostaną. pozostaną. Znaczy nic się nie zmieni. Natomiast po stronie naszej jest trochę podobne. Podobna, podobne ryzyko. To znaczy, że, że bardzo łatwo mogę sobie wyobrazić, że my usiądziemy na laurach. To znaczy, że powiemy sobie, że teraz jesteśmy tą, jest, ta, powiedzmy, mamy, jest ten nowy rząd, który uważa się za proeuropejski, który uważa się za Powołany do tego, żeby niejako z definicji być rozgrywającym w Europie, i też będzie myślał, że, że, że to się stanie niejako automatycznie, a to się nie stanie automatycznie. To znaczy, moim zdaniem też nie ma żadnego powrotu do, do przeszłości, i tutaj jest bardzo ważne, żeby, żeby niezależnie od tego, kto będzie rządził po, po, po następnych wyborach, no bo dzisiaj już mówimy jednak w, tym, w tej perspektywie wyborczej, to, to żeby zdać sobie z tego sprawę, że jest pewna możliwość, jest jakieś okienko możliwości, ale żeby je wykorzystać, to, to trzeba będzie włożyć w to bardzo dużo wysiłku i, i zaangażowania, bo to, bo to się nie, samo nie, nie wydarzy. A to okienko jest dla obu stron politycznego sporu w Polsce, bo ja mam takie przekonanie ciągle, że ten spór jest, on wygląda na dużo większy niż jest w rzeczywistości, że tak naprawdę co do istoty, to. To takich zaznaczy kierunków. Polska zawsze będzie w NATO, zawsze będzie w Unii Europejskiej, zawsze będzie prozachodnia e, i zawsze będzie antyrosyjska i zawsze będzie mniej więcej wolnorynkowa. <coughs> Oczywiście i teraz tu się zaczynają, od tego, zaczynają rozmaite e, różnice, ale one nie są. One są bardziej napompowane na niż, niż są rzeczywiste. Stąd rzeczywiście te problemy. Konflikty interesów z Niemcami, czy z Francją, czy z innymi państwami dalej będą. I to jest naturalne, bo one są. Konflikty interesów są. Nie, no oczywiście, tylko że czymś jest, jest stałe. Znaczy ja myślę, że no tutaj jest, jest szereg y, punktów, gdzie, gdzie ja pewne różnice y, widzę, y, to, i, które są chcą no. dosyć istotne. To znaczy związane też z, z kwestiami no, i wewnętrznymi, i praworządnością i to też są na pewno z, z, zdolnością do, do jakby no, chęcią. Nie wiem, w, w, w współpracy z partnerami zachodnimi, czy, czy po stronie obecnego rządu, nie wiem, tą instrumentalizacją tych w Policji Wewnętrznej, jakichś nastrojów antyniemieckich, podżeganie do, i tak dalej. Ale, ale rzeczywiście, znaczy, ja myślę, że, że co do, jest, jest przynajmniej, ja bym, powiedział, ja bym to widział tak, są pewne różnice, ale jest pewien zasób, interesów polskich, które są bardzo w gruncie rzeczy niezmienne i, i co do których nie jest konsensus w Polsce. I to... To, 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 to jest związane z bezpieczeństwem, związane z, z obecnością w sojuszach, też w Unii Europejskiej. No ale tak jak mówię, to trzeba jeden i drugi rząd jakikolwiek będzie, nie będzie mógł wejść z powrotem do tej samej rzeki, to znaczy, nie będzie mógł, żeby uprawiać skuteczną politykę, będzie musiał no, zmienić sporo. Albo po prostu zaprojektować nowe podejście w przypadku nowego, nowego rządu, jeżeli takowe będzie. Bardzo Panu dziękuję. Piotr Buras, szef Warszawskiego Biura European Council on Foreign Relations. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Napiszcie Państwo, co sądzicie o tym. Subskrybujcie, lajkujcie i wspierajcie na patronite.pl. Dzięki temu ten program jest niezależny i zależy tylko. Od Was, czy oglądacie i słuchacie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.